ostatnim razem w Soulsach. A generalnie doszliśmy do takiego miejsca w grze, w której jesteśmy w Anor Londo już. Całkiem wysoko w Anor Londo. Ale oczywiście tak mnie się przypomniało, że czy raczej Anor Londo. W Lothric Castle, tak właściwie. Jeszcze to nie z Anor Londo, bo w Anor Londo już byliśmy ostatnim razem. Przy okazji Aldricha. Przypomniało mi się, że mieliśmy przecież wziąć ślub, nie? Bo Yuria cały czas ględzi o tym, że halo? Ślub? Hello? Guy? Kiedy będziesz miał ślub? To nie w tą stronę. W związku z czym musiałem sprawdzić, bo oczywiście jeżeli sami byście chcieli zrobić ten ending, to standardowo okazuje się, że ilość komplikacji wynikających z tego, że niektóre endingi się odpalają tylko i wyłącznie, jeżeli wszystkie postacie są we właściwych miejscach, jest tak poryte i porąbane, że to jest niemożliwe. I mimo tego, że zrobiłem wszystkie rzeczy do endingu, nie wiedząc o tym, że je zrobiłem, to nie zrobiłem jednej ważnej rzeczy. Nie pogadałem z jedną postacią w jednym miejscu i chuj. I ten ending się zapętlił i nie ma. W związku z czym też przy okazji będziemy mieli gości na ślubie, którego zaczniemy. Możemy ich powitać z powrotem. Bam. Teraz już macie głosy w mojej głowie, z powrotem głos, więc... więc proszę. Speak thy desire. Tak, żeby tylko potwierdzić to. Wcześniej Yuria generalnie gadała tą linię, tylko że a propos tego, że o, słyszałeś o tym, że przecież jest taka Andri. Thy spouse is ready. Time is ripe to greet her. Yeah. Yep. So thou mayst a true monarch become. Okej. Okay. Czyli to jest jakby potwierdzenie tego, że nasz ślub jest już dla nas gotowy, bo przecież my tego sami nie będziemy organizować, nie? Oprócz oczywiście pogadania z tą jedną ważną osobą, żeby to w ogóle zadziałało. Więc idziemy na ślub. Jak tam? Kaufman, jesteś na ślubie, cieszysz się? Jakim ślubie? Czyim? Moim. A kiedy się hajtasz? No właśnie teraz. Na streamie, stary. Oh fuck. No panie. Nie wiedziałeś o tym? A co z tamtym skurwielem? A no, zajebałem. Ale kolesia czy mudom? A no, wszystko. Wiesz, explosion i tak dalej. Zrobiłem master exploder i umarł. Mhm. True story, bro. Tak było. Więc idziemy na ślub. Trzeba się jakoś ładnie ubrać. Swoją drogą. To mi będziesz moim świadkiem? I doradzisz mi, jak mam wyglądać? No na pewno muszę mieć koronę jakąś. To będzie dobre. Do tego jakieś ładne ubranko. Rękawiczki. Sukienkę może nie? To nie wygląda zbyt dobrze. Pięknie jest. Pięknie? Teraz może lepiej. Może jednak sukienka. Ja uważam, że sukienka na ślub będzie bardzo elegancka. Perfekt. Jest świetnie. Ja myślę, że czapkę jeszcze mógłbym zmienić. A masz welon? Wielką kulę. Wielką kulę? Jaką no, tak wielką? To wygląda no w czapkach. To... A chyba, że jeszcze taką. Białe. Żeby nie było widać mojej paskudnej facjaty. Bardzo ładnie. Tak? Do mnie podoba ci się? A jeszcze może tu jest odkryty brzuszek? Nie. Fuck. No dobra. Dobrze, jesteśmy ubrani... A,
No nie wiem, ja jednak co by zmieniło? Nie jestem pewna co do tej cebuli na głowie. Mogę jeszcze ewentualnie mieć założone to. No. A ta czapka biała? Oh god. Taka czapka biała, tak? Wyglądam jakbym miał od razu, zgodnie z Biblią, zaorać tą moją wedding. Ej, no może to ten, papieskie, co tam miałeś taki. Papieskie? Czepek. Jak to się nazywa? O. No. O. Tak? Tak, pięknie. Pięknie? Okej. Okay. Może takie, trochę żeby było bojowo. No nie wiem. Nie mam jakichś takich bardziej elegantnych rękawiczek? Nie mam. O! Nie mogę, bo ten... Bardzo nas podpierdzielą. Że co nas podpierdziela? Za zniesławienie papieża. Nie papieża, papaja. Przepraszam bardzo. Ja tu jestem bardzo fajnym papieżem. Nie wiem o co chodzi. Morduję bosy. Bo to jest papież, nie? Jan Paweł II. Jesus Christ. Okej. Okay. Cio, przychodzę na swój ślub. No to robimy ci podkład. Your spouse awaits you. You are very near. Please. Mogłam ci ten na skrzypcach to zagrać. W ogóle się nie przygotowałaś, nie? May you be the truest lord of Londor yet. Proszę bardzo. W Soulsach, jak się żenisz, to dostajesz miecz. That's cool, nie? O ile dostałem to. Jaka jest odpowiednia piosenka na ślub, panowie? Dostałem ten miecz, ale go nie dostałem. Co to dzisiaj? Czy to jest kitem po prostu? Kitem, dobra. No dobra, to idziemy na ślub. Let's go. Bardzo ładny wystrój, nie? Wybrałem. Bardzo piękny. No, sam wybierałem na przykład tego typa tutaj, to znaczy tą statuę, co tutaj jest, martwego typa. To mój bardzo daleki krewny. Trochę był chudzony, ale widać, będzie no. No, to się zgadza. Oh god, tyle czasu nam zajęło dojście na ten ślub, że nasza narzeczona chyba, znaczy moja narzeczona... Muszę jeszcze raz wejść w związku z tym. Sąsiedzi muszą być bardzo zdziwieni. Cinematic experience. Niestety Domi, nawet twoje granie nie obudziło naszej narzeczonej. Ona leży i już czeka na małżeńskie... No... powinności. Po prostu śpi. Widać ten. Nie, ona śpi. Określony gust. Ona śpi, nie widzisz? Popatrz. Bardzo ładnie masz sobie. Masz określony gust. Kobiety, które po prostu śpią. No ale popatrz, hełm przynajmniej ściągnęła, nie to co ty. A to nie głowa? No, to nie jest hełm. Okej, poważka, ja tu biorę ślub, hello. Okej. Okay. O, ci. No, now kiss. Au revoir. To wygląda jakbym miał mi usiąść na twarzy, ale... Okej. Okay. Yes. Śluby w Soulsach są bardzo dziwne, nie? Czemu my nie mamy takich ślubów? Okej, to był ślub. Jak widać, wszystko jest... Oh god! To
Yes. Na nowej drodze życia. Yes. Yes. No to sam, a teraz masz poślubna. Tak, dokładnie tak. To jest triła wyłąd, bo mam dostaniesz. Nie, to jest bardziej odpowiednie. Perfekt. Super. Yeah! I did it. We did it. Fuck yeah. Okej. Okay. To był ślub. W związku z tym, że musimy jakoś pójść na imprezę. Na jakąś. To zakładamy maskę, żeby nasza narzeczona nie... Idziesz nago. Nago? Nie, może nie. To bez przesady. Wystarczy maska, żeby nasza narzeczona nie wiedziała, co wyprawialiśmy na nocy poślubnej, bo jak widać, ona jest trochę przybita tym faktem. Także... Let's fucking go. Wracamy teraz na imprezę z naszymi, jak to się nazywa? Nie drużbami, tylko świadkami, tak? Ale w związku z tym, że w Soulsach jest bardzo ciężko znaleźć jakichkolwiek świadków, to musiałem... Yo, what? To będę pić. Impreza była tak dobra, że ta nasza organizatorka umarła. No well. Happens. Okej, okay, wracając do imprezy. Musimy na nią znowu się przemieścić. Ma takiego garba, tak. Czy to kamień przyczepiony do niej? To jest... Ona ma... Skorupę? Jak żółw. Generalnie. Żółw ninja. Yep. Yeah, work that booty. Work it. Oga. Ale ust. Generalnie w związku z tym, że prawdopodobnie wszyscy nasi młodzi znajomi w ogóle już odpadli po tym ślubie. Jak było widać, impreza była naprawdę gwoździem do trumny tych biednych wątrób. W związku z czym lecimy gdzie indziej na imprezę. Jeszcze zapytamy się tylko, czy Julia już jest zadowolona z tego, że w końcu teraz może nas... Znaczy, my możemy zdradzać naszą nową narzeczoną z nią. Znaczy już żonę, tak właściwie. Nawet nie wiem, czy tu jest jakiś dialog a propos tego, czy ona tu jeszcze jest. Jest, cudownie. Ah, Lord and Liege. I presume my holy vows are sworn. Wonderful. Now thou art the true and deserving Lord of Hollows. With a spouse, the strength to claim the fire is thine. Thy lordship. Prithee, wrest the fire from its mantle. I, Uria, and all Londor embrace thy impending lord. Yeah, embrace me, woman. O lord and liege, I prithee, play the usurper. When the moment cometh to link the fire, wrest it from its mantle. The Age of Fire was founded by the old gods, sustained by the linking of the fire. No, porąbana jakaś. Pijana też swoją drogą. Mówi o tym, że jak rozpalisz ognisko, to zamiast je rozpalić, to może weź sobie ten ogień dla siebie. It shall be who weareth the true face of mankind. O Lord, and I pray... Dobra, to ona gada to samo, okej? Okay? Swoją drogą. Nie, nic się w naszej twarzy nie zmieniło. Jest ciągle tak cudowna, jak było. Pięknie. Perfekt. Czy ja fadroluję? Zielone włosy dodają jej takiego pewnego uroku. To jest on! Jestem nim! Hello? Stachu, znamy się trochę. Powinieneś znać moje zaimki. A co ja powiedziałem? Jezu, daj mu spokój. Może jest przyzwyczajony do kobiet z zarostem. Jak najbardziej. No tak, tak. Okej. Okay. To chyba jest zły bonfire. Tu chyba nie ma naszych koleżków. Nie, nie ma tu naszych koleżków. Okej, okay, w związku z czym robimy... To jest abandoned tomb?
Albo Demon Ruins, bo już teraz nie pamiętam. Demon Ruins? Już zapomniałem. Przykro mi bardzo stream, zapomniałem w którym miejscu dokładnie jest śmierć. Znaczy, impreza, przepraszam. Absolutnie o tym zapomniałem. W tą stronę? Ja się zwiłem ze streamu. Łokie. Także narka. Nara. Też czekam. Beju, tu my idziemy imprezować. W takim razie. Zostawili nas na pastwę losu. A my idziemy imprezować z naszym wujkiem. Który niestety chyba za dużo wypił. Uważaj, gdzie siadasz. Wujku? You fine? O proszę. Odżył. To jest drugi sezon Wiedźmina? Ja nie wiem, ja nie oglądam Wiedźmina, więc... Okej. Au. Au! Przesunął mnie. Fine. We not fine? Oh god. Czekaj, bo nie słyszałem. Jeszcze raz. O, no, na, na, stop! Wujku, please! Au, 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 au. Au. Holy shit, wujek chyba za dużo wypił. Zionie ogniem. Woda ognista. To wszystko przez to. Oh god. I teraz uwaga stream, bo to jest całkiem ciekawa rzecz. Ten boss, jak go zostawi się na tyle hapów, on już nie atakuje. Nie ma siły. Jedyne co robi to to. I to jest jedna... Aha? Tak, tak. Bo jedna rzecz, której nie powiedzieliśmy o naszym wujku. Nasz wujek jest ostatnim ze swojego rodu. To jest ostatni demon jaki jest. To, ta arena, na której walczymy, to są wszystko ciała demonów. Które zostały wymordowane. Także generalnie on jest w tej chwili już w fazie, że wykonał swój ostatni możliwy atak, jaki mógł i teraz zostało mu tylko odganianie się, bo nawet nie jest w stanie podnieść tej swojej broni. I tyle. To jest bardzo smutne, tak. I tym smutnym akcentem musimy zakończyć niestety nasz ślub, imprezę. Tym smutnym akcentem musimy zakończyć tego streamu. Tak. Został mu jeden hub i dalej nie może nic zrobić, tylko machać tą jedną ręką. Żegnaj, wujku. No. Gasu. Gasu. Co tak myślisz, nie wiem, jakby nie wiem, wyjść z tej sali, kiedy mu został tak mało hapa. Ale zresetowałby się boss. Tu już nic więcej nie ma, a propos tego. Ale sam fakt... Tego, że generalnie to są wszystko martwe demony i tak dalej. No i on jest ostatni, nie? Swoją drogą z ciekawostek, dużo jest tutaj demonów z poprzednich Soulsów w ogóle.
To wiem, ten demon na przykład go wszyscy znają, bo to jest demon z jedynki, pierwszy, jaki jest w Undead Asylum. Tam jeszcze jest Demon Centipede. O, on jest gruby i dupskiem w ogóle atakuje, głównie. Demon Centipede i tak dalej, itp. Itd. Co ja? No, to jest takie dosyć smutny motyw. Jak sam powiedziałeś, to jest smutne w ogóle go zabijać. Tak, no. Trzeba pamiętać, że jakby Soulsy trójka to jest poniekąd zakończenie tematu jakby tych cykli i tak dalej z ogniem i brakiem ognia. Ile potrzebuję na level up? 2000. Ile mi zostało jeszcze Soulsów? Zostało mi jeszcze Soulsów, proszę panią, po tym bossie, który jestem bardzo w ogóle pod wrażeniem, że udało mi się to zrobić za pierwszym razem. Ale jak się okazuje, ten boss wcale nie jest jakiś taki wybitny. Zostało mi tak. Raz, dwa. Wiem na pewno o dwóch, które są zaraz przed nami. I last boss to wiem, że są na pewno trzy. Co jest pomiędzy tym? Nie mam zielonego pojęcia. A, miałem zlevelapować. No tak, no tak. Co levelapujemy? To jest świetne pytanie. Ale chyba wezmę i nie wiem, czy staminę rzeczywiście sobie zrobić do tego. Nie, wait, stop. Zapomniałem, najpierw musimy zobaczyć, co się da zrobić z naszego starego wujka. Ojejku. Jak długo jeszcze? W godzinach mniej więcej? Oj, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Tak, bo jeżeli, Stachu, nigdy nie grałeś w trójkę, tu jest taki typo bez nóg, który jedyne co potrafi robić generalnie, co jest super magicznego i tak dalej, to jest to, że wszystkie soulsy, czy raczej z bossów, które zabijesz, jesteś w stanie robić bronię. I na przykład z naszego wujka możemy zrobić ten ogromny młot, który miał, ale też możemy zrobić jeden chyba z najmocniejszych czarów w grze, czyli Chaos Bat Vestiges, których nie mogę używać, bo nie mam tyle inteligencji. Jestem głupi. Za głupi na ogień. Jestem za głupi. Nie. Także je zostawimy po prostu. Nic ciekawego w takim razie tu nas nie spotka. A ja być może zrobię ten? W godzinach? Nie wiem. Ciężko powiedzieć, Domi. To jest największy problem w Soulsach, bo wszystko zależy od tego, jak bardzo będę zestakowany na niektórych bossach. Po prostu. Dobra. Dobiłem Durans do 25. 118 to pewnie i tak dalej jeszcze jest za mało, nie? Moment. Raz, dwa, trzy, cztery. No, cały czas za mało, ale trzy i dodge w takim razie nam zostało. A czemu pytasz, Domi? Soulsy cię już zmęczyły? To może Bloodborne, bo nie wiem, czy... Nie, ja nie mam PS-a. Nie mam karty do przechwytywania tego. Poza tym Elden Ring jest za 4 dni, 5. Tak. So... Sadly not. Ashen One. Okej. Idziemy w ukochane miejsce Miyazakiego, jak zwykle, because why the hell not. I to jest... Czy Zlofric Castle tam się idzie? Teraz już zapomniałem, ej. Nie. 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 Czyli chyba muszę iść przez Lothric Castle, tak? Nie pamiętam.
Generalnie chcę teraz pójść. Oh god, musiałbym przez nich przebiec, co? No dobra, let's try. Let's just try. A nie, to znaczy, że to jest przez Pontifa się tu biegnie. No tak, zapomniałem o tym. No, dobra, to już teraz wiem. Przynajmniej. Czy to jest w tą stronę? Nie, w drugą stronę? W drugą stronę i otwarliśmy skrót. Tak. So yeah. No właśnie. Oh my. The fuck. Jak zwykle, jeżeli ktoś się zastanawia, czy na tym moim do pewnego miejsca, znaczy od pewnego miejsca blind playthrough wiem, gdzie tak właściwie idę, to przyznaję się bez bicia, że wiem, że teraz w którą stronę są bossy. Przynajmniej tyle. Żeby już trochę przyspieszyć ten fakt, co już Domi na przykład marudzi, że ile jeszcze czasu nam zostało z Soulsami. Głównie dlatego, że teraz nie są za długie zony, ale one są bardzo ciężkie do nawigowania, gdzie się powinno iść. Także pójdziemy najpierw zrobić jednego panocka. A, możemy tu jeszcze sprawdzić, co jest na dachu tutaj. To jest tam ciekawe, też swoją drogą. Ops. Item. Dragon Scale Ring. Okay. Yo! Czy tu gdzieś jeszcze mogę iść? Chyba na to nie wygląda. Boże, w drugą stronę coś jest, ale nie sądzę. Nope. Jedyne wyjście. Okej. Okay. To zobaczymy, może coś skipniemy przy okazji. Dragon Scale Ring. Co to robi? Reduces damage from backstabs. Useless. I'm never getting backstab. Swoją drogą, dla tych, co by się zastanawiali, czy by chcieli zrobić achievement z ringami, w sensie znać wszystkie ringi w grze, to od razu podpowiadam, że to jest tak okropnie straszne, że ja mam tych ringów nie wiem ile teraz. Każdy row jest po 5, czyli mam 10, 20, 30, 38. 38 ringów, w całej grze jest ich 120. Masakra. No! Też mnie to zabiło. Czy ja muszę z nimi walczyć? Muszę, nie? Catch. Okej. Okay. To cię nie rusza. Au, wow, wow. Get backstab, bitch. Za wcześnie. Oh, what the? Excuse moi? Monsieur? Monsieur! God. That was too close for comfort. Okej. Okay. A ty, typo? Też masz duży miecz? Okej. Okay. Oh god. To jest formalnie, nie wiem, ty grałeś u Pabla w ten? W Monster Huntera?
to Greatsword, nie? To jest moveset Greatsworda. Tam za wcześnie. Okej. Okay. No. Why am I doing this? Logix, to dziękuję. Dziękuję, że byłeś na moim ślubie. Stachu. To był zaszczyt. Tak myślałem. Dziękuję, że pomogłeś mi w wyborze dobrego ubranka. Bez problemu. To dzięki za gierki. Przecież no. Ja dużo nie pograłem, no ale... No niestety. Ale no zobaczymy, może ci pójdzie to lepiej. Może ten serwer coś było rzeczywiście z nim nie tak. Może, po prostu. No niestety za mało ramu jak na świat z dużą mapą. Może. Dostaję te powiadomienia, w sensie podczas ładowania, że mam za mało ramu na tak dużą mapę. To może trzeba poszukać czegoś mniejszego. Okej. Dobre. No to będziemy szukać. Cześć. Najwyżej. Na razie, dzięki, bajo. Hej. Okej. A my wracamy do naszej eksploracji. What the fuck is this sound? Okej. Ale wiemy przynajmniej, że ten boss wcale nie jest aż tak daleko, jakby się wydawało. What the fuck is this? You ignorant slaves. Finally taken notice, have you? Of the power of my beloved Ocelot, child of dragons. Well, I will not give him up, for he is all that I have. Seth? Sith? The Scaleless? On coś trzyma w dłoni? Tak to wygląda, nie? Okej. Okay. Well, that ain't good. Nie wiem, co to robi, ale to prawdopodobnie po prostu robi damage. Yo, what? I płacze dziecko? Dear little Ocelot, where have you gone? Are you hiding from me? What? Come out. Don't be afraid. No, znowu za wcześnie. Child of dragons. What could you possibly fear? Now. Show yourself, Ocelot. My dear little Ocelot. Oh, what the fuck this reach? A, znowu to. Holy hell!
mogę go po ogonie działać? Nie. O, what? Yo, what the fuck? Oh my... Trample. Chyba... go pojebało coś. Oh my! Za szybko. Okej, okay. Teraz już wiem przynajmniej, że to można trochę szybciej pobiec z Pontifa. Po prostu. I że możemy zignorować tu większość tych. Ten boss jest creepy. Tędy? Nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest najbliższy bonfire. Seryjnie nie pamiętam. Ten jest bliżej, tamten, ale chyba nie, bo te ogrody... Nie. To chyba stamtąd jest jednak najszybciej. Chyba, że tam gdzieś też jest bonfire, ale go nie znalazłem. Generalnie te dwa bossy, co dzisiaj będziemy robić, to znaczy i Old Demon King. Let me fucking through! Thank you. Old Demon King i Oseiros to są opcjonalne bossy. Żaden z tych bossów nie jest wymagany, żeby A nie, to jest od Worta i tu w ogóle. Czy ja tego bonfire'a nie zrobiłem? Czy jaki to jest? Jak się ten bonfire nazywa? W takim razie. Dancer, pewnie. Tak, okej. To już teraz będziemy wiedzieć, że od Dancera jest najbliżej. Generalnie te bossy są opcjonalne i nie trzeba ich robić, ale skoro już jesteśmy przy nich, to... Why the hell not? Okej, to jest całkiem fajny skrót w takim razie. Całkiem dobry skrót. I biegniemy prosto do bossa.
Przerażający trochę jest ten boss swoją drogą. Aha! Robi damage, ale chyba to jest frost albo coś takiego. Oh my. Ale za wcześnie. God damn it, ten trample. God. Okay, nice. We did it. Huh. Huh. Pięćdziesiąt osiem tysięcy? Siema Bungie. Dawaj Dota. God damn it, co wszyscy ostatnio z tą Dotą? No! Elden Ring za chwilę. Zatem Dota mi nie sprawia jakiejś wybitnej przyjemności. Please. Please. No fun things to do there. Okej. Okay. To jest całkiem dużo expa swoją drogą. Welcome host. Very well, then take me. Ze mną nie pograsz? Z tobą pograć, ale nie w Dota. Manifestations of disparity. Elucidated by fire. Burrow deep within me. Retreating to a darkness beyond the reach. Dobra, chciałem zrobić to 122, żeby zobaczyć. Farewell. Teraz tak. Raz, dwa, trzy. 4? No. Czyli to ciągle jest poza tym. Poza range'em. Musimy pograć w co innego, jak chcesz. Mamy 10 tysięcy soulsów jeszcze. Co się robi z Oceirosa, który zgubił swoje dziecko? Aha, tak co? White Dragon, brew. Moonlight Greatsword. To jest Greatsword, który powraca przez większą część Soulsów.
to znaczy coś, co jest Greatswordem i robi magic damage, skalując się z inteligencji w ogóle. Defense of the Ancients to... Oh my god, that sounds so cool! Ile to jest? 70, 130, 180? Znaczy 190? 200 coś? Holy shit! Wcale nie są głupie miecze. Co się z niej jeszcze robi? Dwa albo jeden chyba, nie? To jest Pontifa? A, z niej się robi heal, którego nigdy w życiu nie użyję. Nadio. Dzięki bardzo, ale tak jak mówię, nie za bardzo jestem... Okej. Ojej, prawie tam pacnąłem. Okej. Ta broń też fajnie wygląda, ale Uchigatane tak czy siak mamy lepszą chwilę. Czy raczej Washing Pola już teraz. Okej, let's see. Jak tam upgrade? Bungie, a nie grasz jakieś inne gierki? Oprócz Dota. Rainforce, na przykład te... 92. To 30. Holy shit, one robią całkiem dużo damage'u. Stanowię się nad tym. Na pewno. Ta broń jest fajna, Fume. Ultra Greatsword, ale niestety ten... Za dużo anime? Znaczy... Czy ja wiem? Nie wiem jak z rajdami. Ja nie doszedłem jeszcze do rajdu, bo nie chcę mi się czatować cały czas w ten... Holy fucking shit. Talk about anime, dude. We are berserk now. Stomp. I guess będziemy wracać na ten. Teraz to jak Sven, albo Sven, no. Days Gone? Nie, nie grałem. Nie grałem, właśnie z open worldów nie, unikałem zasadniczo tego typu gierek. Chcę dalej ulepszać tego Titan, znaczy tego Washing Pola na plus 6, plus 7. To już nie ma aż takiego zwiększenia, stability zwiększenia, nic nas nie obchodzi. Pyromancy... nie... Coś... miałem kupić z tych Pyromancies. Ah, yes. A, Flame Whip. Chyba. Albo Firestorm. Na jedno i na drugie potrzebuję generalnie ten... Inta. I tu jeszcze są te rzeczy. Dobra, whatever. Save'ujemy. Ha! Days Gone, powiadasz. Wiesz co? Nie wiem. Jakoś... z tego typu gierek chyba jedyną grą, którą tak się zastanawiałem... Lofric Castle. Zastanawiałem się nad graniem ostatnio. To było... Horizon Zero Dawn, to na pewno. Bo to mi się tam podobało. Czy gra nie dla ciebie? Wiesz co, Bungie, ja nie wiem, czy ten, nie wiem, czy kojarzysz Sekiro, ale ja zaraz przed Soulsami po raz kolejny, trójką, bo w
wcześniej przeszedłem do... Nie pamiętam, który to jest z kolei boss, ale całkiem niedaleko. Do Crystal Sage'a, o. Stwierdziłem, że... nie chce mi się. To Sekiro przeszedłem 100%, zrobiłem, nie? Na streamie. Okej, okay. What the fuck is this place i czemu to są znowu ci tacy praktycznie zwykli przeciwnicy? Yo, what the fuck? Nie, absolutnie to nie wygląda podejrzanie, stary. Że tam sobie tak stoisz po prostu. Oh my... Goodness. Ja na przykład po Sekiro stwierdzam, że generalnie Soulsy są spoko, ale je trzeba sobie dawkować. Nie można cały czas. O, yo, hello. Je trzeba sobie dawkować, gdzie akurat Sekiro jest całkiem przyjemne do grania. Za dużo gier, za duży wybór. Się nie można? Nie, no można. Nie, no co ci chodzi. Ja na przykład się... coś na mnie spadnie z góry, nie? O, grubas. Of course. Of course. Yo, Mr. Fatso. How about... Yo, yo, what the fuck? What the fuck is this, Mr. Fatso? Nie można go backstabować? Fuck is this shit? Mr. Fatso, kto cię nauczył tak walczyć? I czemu masz malutkie skrzydełka z husarii? To jesteś w takim razie albo zbyt wybredny, albo dostajesz po prostu tak zwanego growego pierdolca. Czyli właśnie, tak jak powiedziałeś, jak masz za dużo gierek i nagle nie potrafisz się zdecydować. I wtedy najlepszym rozwiązaniem jest takie, że wybierasz jedną grę, która jest absolutnie linearna i wybierasz jedną grę, która jest open world i ciśniesz tylko te dwie gry. Wow, a secret motherfucking door. Czy to... wygląda jak coś, oprócz tego, że to wygląda jak ten przeciwnik, którego zabiliśmy z chwilę temu? Czy oprócz tego to jako coś ma wyglądać? Sacred Bloom Shield. Okej. Okay. Czyli Dota. Oh my god, dude. Wiesz na czym polega największy problem z tego typu graniem? To przeważnie jest to, że ludzie na przykład... Masz Dota, nie? Dajmy na to, niech będzie Dota. Masz jakąś multiplayer gierkę, która pożera ci ekstremalnie dużo czasu. I ona żre ci dosłownie mózg tym. I tak, i to uzależnia. To swoją drogą, nie? To wiemy. Co to są te latające rzeczy tam u góry? Swoją drogą. Wyglądają jak takie bardzo mocno wypatroszone ptaki. Ah, yes. Getting Dark Souls again. I w związku z czym przeważnie jedynym sposobem na to jest tak, że musisz przestać grać w Dota.
Au. Czy w tą uzależniającą gierkę? Czy sobie dać spokój po prostu z nią na moment? Co ja absolutnie polecam. Ja jestem bardzo zadowolony z życia i tak dalej od momentu, jak przestałem grać w Dota. A w multiplayerowe gierki gram sobie tylko tak bardzo raz na jakiś czas. Tu jeszcze coś jest, nie? What the fuck? What the fuck is doing this shit? Kto ten pierdem rzuca? Skąd? Tam. Yo, how about back massage? Yeah. No. What the fuck? Tam. Ile ten cholernik ma zasadniczo tych bomb do, czy raczej undead charmów, które wyłączają heal? Like, what the fuck? Double blasta? Znaczy, czy nic nie daje takiej przyjemności? Jeżeli chodzi o moby, to nie, to masz rację. To się zgodzę, że rzeczywiście... że rzeczywiście jest z tym problem. Okej, okay, dude. Oh my god, oczywiście nasza postać ma tak rozbudowane mocno karczycho, że nie ma opcji. Czy on znika w ogóle? O, proszę. Że nie ma żadnej tego typu gry, która by cię na tyle zadowoliła. To się zgodzę. Ale, you know... Mnie na ten przykład bardzo miło się grało w Halo Infinite. Który jest bardzo przyjemnym FPS-em do grania. Apex też jest bardzo fajny, też mi się zawsze bardzo podoba. Yo, dude, you alive? No, you're dead. Okej. Tam coś jest ogromnego. A bonfire? Don't mind if I do. Ember? Sure. Holy shit, oni tu są wszyscy martwi. Dead like dead dead. Okej, okay, kto tam dyszy u góry? Serio? W Dota ci się gra przyjemnie, a Apex jest dla ciebie za szybki? Serio, dude? What the fuck? Nie, to dla mnie nie. Dla mnie Apex ma właśnie dokładnie tą prędkość, którą powinien mieć Battle Royale. Wszystko jest u góry gdzieś. Tędy nie mogę wejść, czyli muszę iść tędy i trzymać się prawej w takim razie. A. Yes. Smoki. Już widzę, co tu się wydarzy zaraz. Bardzo mi się to nie podoba. A, yes, hello. Hello, mister. Red-eyed fucker. Czego bronisz?
Czemu te backstaby nie wchodzą? Że Apex jest szybszy niż Dota? Oczywiście. Oczywiście, że jest o wiele szybszy niż Dota. Nie, znaczy, szczerze Bungie powiem ci tak. Apex jest na pewno szybszy generalnie, ale... Problem w Apexie jest taki, że ta szybkość, ona się pojawia tam raz na jakiś czas, nie? I tam jest bardzo taki burst jakby, nie? Jeżeli chodzi o Dota Greatlands, to też fajnie brzmi. Co to jest Greatlands? W docie ja mam nie tyle co problem, co... Strength? Based? What the fuck? Oh my fucking god. I'm a Lancer now. Phantom Lancer. Nie zawsze, ale na pewno zmiany co do niektórych rzeczy, jak działają, serwerów i tak dalej, na pewno tam jest inny typ refleksu potrzebny. No i też to, że dużo rzeczy już się teraz nie da zrobić tak łatwo, jak kiedyś, przez jakiś, wiesz, od razu usłyszysz tą historię, że jesteś tym, że jesteś cheaterem albo coś ten deseń, jak robisz instahexy i prekasty i tak dalej. Prekasty też inaczej działają. Tak. Czy raczej działały, jak ja grałem ostatnim razem. Po prostu. Znaczy, Apex to są dwie różne gry. W FPS-ach generalnie potrzebujesz trochę większy refleks, nie? Czy może nawet nie refleks sam, bo refleks możesz mieć tak samo, taki sam generalnie i w Docie, i w Apexie. Tu problem bardziej się pojawia na zasadzie... Okej, ile tu potrzebujemy? 30 tysięcy. Ech, dobra, to farmię te 4 tysiące. W Apexie potrzebujesz inny movement, to bardziej mi o to chodzi, że jak w docie dużo rzeczy możesz sprekastować po prostu, czy mieć placement po prostu już wcześniej odpowiedni, tak w Apexie masz dużo takich tych twitch movementów. Przez to, jak niektóre bronie działają, jaka jest specyfika, bym tak to chyba musiał nazwać, specyfika... gry, po prostu. Mechanik w grze. Bo zasadniczo w Apexie znam ludzi, którzy... Dwie różne gry. No tak, no tu możemy tylko mówić o mechanice takiej, wiesz, fizycznej, nie? Pod tym względem. To się zgadza. Ale widzisz, masz na przykład taką Domi, która... Nie ćwiczy tego typu zachowań, jak mówię o tym Twitch refleksie i tak dalej, i tak dalej. I dobrze idzie i... Could you stop, please? I w Apexie, i w Docie. I na przykład Domi... To tak z ciekawostek, nie? Domi na przykład nie ma takiego... Tego... Auga. Twitch refleksu, o którym mówię. I ona na przykład częściej... Oh my goodness. Częściej jak strzelała z nami w Apexie czy w Halo Infinite, to jest taki po prostu dobry placement, nie? Tak jak w CS-ie. W Docie? W Docie też, nie? Nie no, mówię... Why? Wow, jeszcze przeżył na jednym hapie. Nie, mówię do mnie a propos tego po prostu, że... Że nie masz... Że wydaje mi się, że tobie lepiej idzie na przykład w takim strzelaniu, gdzie możesz przymierzyć, nie? Ten strzał, jak gramy. O wiele lepiej niż w takim, jak masz takie reactive shoty, wiesz, gdzie ty postoi ci na twarzy, nie? O tym mówię tylko. To nie jest jakieś, to jest taka moja obserwacja, tylko jak z tobą gram, że wiem, że ty bardzo dobrze grasz na midrange'u, a trochę gorzej ci idzie na takim extremely close, nie?
No ale mi chodzi o to, że jak wbiegasz w typów i wiesz o tym, że wbiegasz w typów, nie? A nie, że nagle oni ci wyskoczą po prostu. Najgorzej w mi... No to w takim razie się nie znam. Chuja się znam na FPS. Dobra inicjacja? Nie. Ty nie rozumiesz. To nie jest inicjacja. To jest po prostu wbieganie w typ. Okej, 25. Teraz możemy się zastanawiać, z czym lecimy dalej. No, dlatego mówię, to nawet nie jest inicjacja, nie? To jest Rambo, ale... Ale inicjacja... No dobra, niech będzie, że to jest inicjacja. Okej, co ja mam levelować teraz? Dobra, niech będzie ten Dex. To już ty, Bungie, powiedziałeś. Z tym nikt nigdy nie flamey. Jak gramy, to nigdy nie flamey. Ja tylko czasami mówię, że jak Domi robi takie Rambo, że mogła powiedzieć, że za chwilę będzie robić Rambo. No bo, nie no, bo to jest, wiesz, to jest tego typu kwestia, że ja nie flamuję za nigdy za takie rzeczy, bo sam też tak robię, nie? Nie uprzedzam, uwaga, wchodzę. No, czasami tak. Okej, okay. Driggins. Oh my god, another Driggins. I'm not okay here. Game, why are you doing this to me? Yes. Ten tego, gdzie jest mój team? Gdzie jest mój team? Team, where were you? Where were you, team? Gdzie byliście, kiedy mnie te dwa smoki mordowały? Pytam się. Okej. How do I fucking do this? Dragon Slayer Great Ball. Dragon Slayer Grey Darrow. Maybe. Aha. Yeah, that ain't it. ...149 w głowę. To definitywnie nie jest to. Czy ja jestem w stanie to przebiec po prostu? Nie sądzę, ale zobaczymy. No bo tak, no bo problem jest rozwiązany, bo ja analizowałem sytuację, tak? Nie rozumiem, czego wy nie rozumiecie. Oh, yes. Oh. Huh. Okay. Thanks, Dark Souls. Wow. Soulsy... Chociaż raz mi pomogły dowiedzieć się, gdzie mam iść. It's incredible, actually. Huh. Thank you.
Okej! Znaleźliśmy Undead Bomb Sharda, czyli będziemy mieli lepszy heal. Nie, 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 nie. No fucking changing into monsters. Holy shit, ile tu jest stuffu. Nie, nie. Mnie też wkurza ilość... Wiesz, pamiętam... Ale ta gierka... nie. Szczerze mówiąc, nie. Nawet z ekipą, szczerze mówiąc, ta gra nie jest jakoś tam super zabójczo przyjemna. Już nie jest. O, serio? Serio? Oh my goodness. Yo, what the fuck are you? Mista? Okej, okay, what the fuck? I czemu wszyscy chcecie mnie zamordować standardowo? A widzisz, Bungie, czyli kolejne. No, to wiesz, nie? Ja też jestem zdania, że coś zrobili takiego z matchmakingiem, że... Aktualnie granie w Dotę jest po prostu nieprzyjemne. Po prostu jest nieprzyjemne. Wiesz, w rankingu, znaczy w rankingu, ja szczerze przyznam, nie wiem, czy wtedy z tobą grałem, czy z jakimiś znajomymi jeszcze tam z tych czasów, jak wiesz, Dota.pl i tak dalej, z tego nazwijmy to polskiego community, czy coś. A tu jest znowu grubasek chyba, nie? Albo ktoś taki. Tam. Yo, Mista Farso. A tyle masz halberda. Da się ich backstabować. I mnie się nieprzyjemnie grało głównie dlatego, że... Aha. No, bug off. Aha. Fajny to ma range swoją drogą, nie? Ty spadłeś z 5k do 4,5k, a ja, widzisz, po wygraniu 10 rankingów z rzędu jesteś w 3000 i jest tak... Say what? Why? I to jest takie, aha, zrikt, strasznie. Znaczy no, Domi też ma rację swoją drogą, to nie jest jeszcze aż tak tragicznie. Szczerze mówiąc, jak spadasz z 5 do 4,5. To jeszcze jest ten range, w którym ty i tak grałeś, tak szczerze mówiąc. Bo dobrze wiesz, że ten następny tier się zaczyna dopiero gdzieś, powiedzmy, przy tym 5200, 5500. Takie. Tylko że wiesz, pamiętaj, Bungie. Jakim cudem zrobiłem kika? Nie wiem. Holy shit, ile ich tu jest. Pamiętaj, Bungie, że ja grając w Dota, gdzie Klinks był ukrytą metą, tak? Bo nikt go nie brał na poważnie, a potem nagle wszyscy, oh my god, Klinks is fucking OP. To i tak ludzie nie robili po prostu tego na rankingach, co zresztą chyba widziałeś, jak tam bywałeś na tych moich streamach. Nie robili na rankingach tego, co wystarczyło robić, żeby wygrać grę, mając Klinksa w team, który farmił Skadi, Mantę i tak dalej w ciągu 18 minut, nie?
Oh my goodness. Okej, okay, niech mi ktoś wyjaśni, czemu te shoty z tego crossbow... Thanks, Dark Souls. Czemu one robią tyle dipsów, bo tego nie rozumiem. Oh my... Oh my god, jeszcze ten... Ah. Thanks, Dark Souls. Thanks, Dark Souls. Dostawałem damage od typa, który był poniżej w ogóle. Bungie, ale wiesz, jak masz cały czas tą jasność umysłu, to co nie ma znaczenia wtedy, to możesz cały czas chodzić i przegrywać, nie? I to i tak się nic nie zmieni, bo tak jak mówisz, z matchmaking... coś zmienili bardzo mocno w matchmakingu, co spowodowało zasadniczo, że nie za bardzo granie w matchmakingu w tej chwili jest fajne. I to nawet w piątkach jest. Widać, że nie jest to takie bardzo zbalansowane, jak kiedyś było. Jest takie se, nie? A co? Jak już powiedziałeś, można by było pisać o tym książkę. But we know... Yo! Aha. Aha. Okej. Okay. I znowu mnie... Klikam na Estusa i Estus mówi no, dude. Never heard of. To jest dyskusja przy liczy czystej. No, definitywnie nie. Ja powiem ci tak, że... nawet jak grając w piątkę z ludźmi, którzy mi się wydawało, że ogarniają, tak przytaczając ten właśnie fenomen, co tam sobie zagrałem 2-3 gry z nimi, okazuje się, że oni tak nie do końca, kurwa, ogarniali właściwie, co się robi na korze i tak dalej, mimo tego, że to byli ludzie, którzy, wiesz, nazwijmy to, że oni byli... Ow. Że nazwijmy to, że oni byli po prostu graczami, którzy podobno 6K i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, jak gówno grali. Farmić nie farmili, nie potrafili farmić, nie kumali tego, że support jak, kurwa, ginie raz, dwa razy na linii, to nie jest w ogóle, kurwa, problem. Jeżeli zabijesz tą przeciwną linię w tym trakcie, tylko kurwa od razu flamujmy tego supporta. Tak, no stary, no przecież ja też mam dokładnie te same przypadki, nie? Ale wiesz, ja po prostu nie... Nazwijmy to, że ja w takim razie po prostu nie lubię grać z ludźmi. God damn it, please. Burn, baby. No. Muszę się pozbyć jakoś tych dywan. Tak jest.
Common? Czy mam cię tak zabić? Kiedyś matchmaking był fajniejszy, o wiele bardziej mi się podobał w każdym razie. Teraz jest taki matchmaking, że... Irifil Rapier. Okej. To jest tryb Gold Mode i tak, masz rację, stary, tylko że wiesz jaki problem znowu jest z tym? Jest taki, że na przykład solo w matchmakingu weźmiesz i będziesz spotykał ludzi, którzy, nawet jak masz Brysla, który bierze i robi to, co Brysl powinien robić, to znaczy wpierdalam się, oh my goodness, wpierdalam się w typów i robię space dla korów i supportów, żeby nie zginęli, to twój team weźmie i powie, nie, this is a fucking bad fight i nawet supporty stwierdzą, że yeah, whatever. Oh my god, our Brysl is fucking brain dead, guys. He just went in. Okej. Nie mam zielonego pojęcia, co tam siedzi na tronie. A może to jest dupa od tego. Od smoka. Ale najpierw jeszcze idę zabić tego typa tutaj. A, tam jest dwóch typów. Co czekają. Okej. Panie, najfajniejsze jest to, że jak grałem Bryslem w tych rankingach na tym offie, to wygrywałem nieraz przegrane gry, ale mój team i tak nie za bardzo wiedział, co robić w tych grach, więc... Oh my god. Bardzo mi się nie podoba na przykład w Soulsach, tego propo jeszcze Soulsów, właśnie ten fenomen skalowania przeciwników w Soulsach. To znaczy, jest tak, że to są typy, których one-shotujesz, ale stwierdziliśmy, że słuchajcie... O. Yo, what the fuck is this? Czarny glut. We don't like. Aha, curse. No tak, mój ukochany state w tej grze, nie? Przecież. Czemu mu to rośnie z stopy? No już tam nie podchodzę. Anyway, scaling w tej grze. Jesteś w endgame'ie i masz przeciwników, którzy są na jednego shota, ale oni chuj i tak robią ci damage'u za całe hamę. Nawet nie kombę, tylko jednym shotem. Oh my god, no. Can you just fucking die, please? Kolejne pytanie, czemu on ma to w stopie? Tam jeszcze jest jeden smok. Anything else? Nope. Okej. Okay. Znaczy wywerno. Ach, to... No, jak ci support zrobi, ale to jeszcze... Support musi, że tak powiem, wiesz, mieć taki ogar, żeby wiedzieć, że o, da się robić staki, tym bardziej, tymczasem ja grałem w tego typu stakach, gdzie typy z Immortala grając na supporcie, nichuja nie wiedzieli, jak się stakuje, nie? Czy uznawali, że to jest niewarte, to nie warto stakować. Więc... Yeah, dude. Tell me more, nie? Co jak mówię, jest taką po prostu abstrakcją dla mnie, że to jest niesamowite.
No to w takim razie wszyscy Polacy to są account buyerzy i nie potrafią grać w tą grę. I tyle. No. I wracamy do tematu, że po co w ogóle grać w tą grę. To ja szczerze mówiąc wolę sobie pograć w Souls i poginąć jak debil. Ten typo się poszedł ukryć, Fez. No, screaming. My fucking god. Już wolę być po prostu wiecznie zestresowany w Soulsach, tak jak teraz. Dokładnie tak jak... Może nie wiem, czy dokładnie tak jak mówisz, ale... Oh my god, tu jeszcze jest mimik. Fucking hell. Muszę bardzo ostrożnie... tego typa zabić. Przygotować sobie place pod walkę z mimikiem. Nie chciałbym tu zginąć, jak debil. Standardowe pytanie, po czym wiem, że mimik? Łańcuch jest w moją stronę, więc to jest na pewno mimik. O, to jest jeszcze ten mimik. Ten dziwny. Cóż... Ostatnio mówiliśmy, że to jest dosyć specyficzne, że są niektóre mimiki, które kopią. Są mimiki, które robią ten move. I tak dalej. Ciekawe. Bardzo dużo Titanite Scale'ów. No, wiesz. Tak jak mówię, Bungie, ja dlatego nie gram w Dota. I nie mam zamiaru. Nie ma po co się wkurzać. Nie chcę się wkurzać na matchmaking też przy okazji, bo matchmaking może być nie fair i tak dalej. I tak dalej, itp. Czy to jest Black Knight? Słyszę Black Knighta. Dwóch Black Knightów. Ej, gdzie my jesteśmy? Co to jest? Do czego to służy? Ja wiem, że to troszkę nie fair, bo to oznacza, że się muszę wrócić. I tak czy siak tam jeszcze jest ta jedna wywerna. A mam 31 tysięcy soulsów. Czyli kolejny level. No, wiesz, może sportowiec, może jakiś abuser, nie? Ja tak jak mówię, ja dlatego... What? Co z nią się stało? Umarł? Czemu ta wewerna umarła? Out of fucking sudden. What the fuck happened? Ja jestem stamtąd w stanie zeskoczyć tu. Zaraz zobaczymy. Wiesz... To może nawet... Powiem ci tak, Bungie. Nie uwierzę w to, że nie popełnił żadnego błędu, tylko że wy go nie znaleźliście. W to jestem w stanie uwierzyć. Albo tu, w tą stronę jeszcze nie poszedłem, nie? No i tak zobaczymy. Bo każdy popełnia błędy. I to dużo. Są tylko ludzie, którzy popełniają mniej błędów. Nie? W ten sposób.
Nie, że nie popełniają ich w ogóle, tylko mniej. I to przeważnie jest to, co decyduje potem o wygranej. W grze typu Dota, nie? Oczywiście. Czy raczej o poziomie komplikacji typu Dota. Bo szczerze, nawet jak popatrzysz sobie na prosów, to szczerze mówiąc jest bardzo mało prosów, którzy w ogóle nie popełniają jakichś błędów. Najczęściej popełniają w cholor. A, bo go też ten czarny glut zeżarł. Okej. Dobra, a co było w takim razie tu poniżej tej piary? Którą zabiliśmy w bardzo niesportowy sposób, ale musieliśmy to zrobić. Tu byliśmy, nie? Wzięliśmy ten item. Czarny glut jest jeszcze wyżej, ale nie wiem jak tam wejść. Może dlatego Bungie utknąłeś w 4,5? Może przestałeś widzieć te błędy? Albo coś, co tak właściwie jest błędem, uważasz nie za błąd. No, Secret Wall. Secret Wall. No, Secret Wall. Shit, te dźwięki. O, chest! Wait, są... Dwa chesty po prostu tak są? Okej. Okay. Trickrest Shield. Titanite Scale, a tu będą pewnie dwa mimiki, co? Bo tu już jest jeden... Prawdziwy chest! I to też... To jest bardzo podejrzane. Ja nie wiem. Ja się w 5K fajnie grał. Na pewno. Nie ma w takim. Czy tu jest jakiś magiczny sposób na wejście do góry? Slight discoloration? Anything? No, nothing. Znaczy, że muszę tamtędy iść. O! Ja zawsze lubiłem tego typu grania. Ale nieważne. Dota to przeszłość. A tu jeszcze jeden chodzi. O, okej. Okay. Yes, hello. O! Yes, hello. To bug massage. Oh my goodness. Muszę zabić tego healującego najpierw. Okej. Okay. Jak to nie był backstab? Nie wiem. We fighting, bro? Bro? Bre? Oh god. To było extremely fucking close. To jest electricity. Jeszcze kolejny przyszedł. Thank you.
No. Oh god. A, to jeszcze sięga. The fuck is this? No. Motherfucker. Miej nocki. Dzięki bardzo, Bungie, za rozmowę. Bye bye. Oh my god, już jest tak późno. Holy fuck. Okej, okay, idę odzyskać soulsy i wracamy w takim razie. Do tego następnym razem. Miejmy nadzieję, że te wywerny są już teraz permanentnie martwe. Ta. O co chodzi w takim razie z tym czarnym glutem? To w takim razie jest jak jakiś wirus, tak? Coś w ten deseń. Który się rozprzestrzeniał, bo najpierw widzieliśmy go na tych zwykłych undeadach, a teraz jeszcze na wyvernach. Dziwaczne. Bardzo dziwne. Bardzo dziwne. Can I level up, please? Can I have a level up? Yep. I can have a level up. Manifestations of disparity elucidated by fire burrow deep within me, retreating to the darkness beyond the reach of flame. Pytanie, co tu iść? A, nie wiem. Zastanowię się off-stream, co zrobić dalej, bo mamy generalnie całkiem dobre staty. Broń mamy też całkiem fajną. Teraz, jak się okazuje, znaleźliśmy w cholerę tego Twinkling Titanite'u, więc możemy się pobawić jakimiś innymi. Innymi ciekawymi rzeczami. No, też parę gemów swoją drogą. Wait a second. Czy ja coś mogę zinfuzować sobie po prostu? A, i mamy jeszcze Undead Bone Sharda, to jeszcze zrobię, póki pamiętam. Flamberge. Ciągle nie mam tego gema, tylko Dark Flamberge. Parę rzeczy mógłbym poinfuzować. Bo to jest chyba jedyny achievement, który... Wiem, że da radę zrobić. Po prostu. Ej, mamy nowy secik. Swoją drogą. To był od grubaska, nie? Mamy skrzydełka nawet, oh my god. We are fucking winged hussar now. Oh god. I'm the fatso, ojej. Ojej. Całkiem zabawnie. Okej, okay. Ale to nic. Nic, w takim razie to tyle na dziś. Do zobaczenia następnym razem.